Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem z pokładu bardzo wyjątkowego, bardzo niszowego, ale dzięki temu bardzo ciekawego samochodu. Tym modelem jest oczywiście DS7, czyli auto, którym Citroen próbuje wskoczyć do klasy premium. Czy i na ile mu się to udało? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Zacznijmy sobie od tego, co DS-a może w ogóle napędzać, z jakimi rodzajami napędu możemy się tutaj spotkać, a w zasadzie jakie możemy sobie wybrać. Nie ma tego dużo, ponieważ DS rozdziela ten model jakby na dwie kategorie. Jedna to jest DS7 Crossback, druga to jest DS7 E-Tense, czy E-Tense, zwał jak zwał, ja będę mówił E-Tense. I tak, zwykłe DS7 może napędzać jeden silnik benzynowy PureTech o mocy 180 koni mechanicznych lub diesel o mocy 130 koni mechanicznych. Druga kategoria to właśnie modele E-Tense i tu mamy dwie opcje. Pierwsza, słabsza, to 225 koni mechanicznych i napęd na jedną oś, lub druga, taka jaką dostałem do testu, czyli już 300 koni mechanicznych i napęd na wszystkie koła. Nie możemy sobie tego mieszać, czyli w słabszej wersji napędu na 4 koła nie możecie mieć, tak samo w mocniejszej również nie ma ośki. To, co przede wszystkim musicie wiedzieć, to wersje E-Tense, czyli ta 225 i 300 koni mechanicznych, to hybrydy, obie hybrydy typu plug-in. I ja z każdym testem dochodzę do wniosku, że o pluginach za bardzo nie ma co mówić. Mówię o samej jeździe na prądzie, ponieważ one praktycznie wszystkie mają zasięg, tak powiedzmy, od 35 do około 60 koni mechanicznych. Mówię o takim realnym zasięgu, nie tym na papierze. I tu jest podobnie. Jak jest zimno, jak były temperatury minusowe, to ten zasięg będzie, powiedzmy, około 40 km, może troszkę mniej. Pewnie jak się zrobi cieplej, to te 50 parę można byłoby zrobić. I to tyle, ja nie chcę wchodzić w plugina tutaj jakoś dłużej, bo to już jest temat, który myślę każdy z nas przerobił. Dodam jeszcze może tylko, że ładowanie takie zwykłe z gniazdka to jest jakieś 6-7 godzin. Na szybszej ładowarce naładujecie się w jakieś 2 godziny, także to też jest w miarę standard. I na tym zakończmy, przejdźmy sobie do tego, co tutaj jest ciekawsze i pewnie do tego, na co większość z Was czeka, czyli jak to w ogóle jeździ. 300 koni, 4x4, 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów i na papierze 5,9 do setki. Wartości fantastyczne. Myślę, że każdy, kto coś takiego widzi na papierze, to ma od razu banana na gębie, wiedząc, że będzie takim samochodem jechał. I teraz tak, bo tu mamy parę aspektów. Ten samochód jest oczywiście szybki, jest w zasadzie mogę użyć słowa bardzo szybki, ale nie zawsze i nie w każdych warunkach, a dotyczy to przede wszystkim samego ruszania. Jak już jedziecie, to i skrzynia działa fantastycznie, i tak naprawdę silnik benzynowy. Może jeszcze powiem, bo tego nie powiedziałem. Tu mamy turbo doładowaną jednostkę 1.6 o mocy 200 koni mechanicznych plus silniki elektryczne i to łącznie daje 300 koni mechanicznych, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy bateria jest naładowana. Ja na przykład w tej chwili mam zasięg na prądzie 0, no i odczucia na pewno są też troszkę gorsze niż gdybym ten prąd miał. Ale to co zacząłem mówić. Ten samochód nie lubi wciskania gazu do dechy, w mniejszym stopniu, jak już jedziemy, a w zdecydowanie większym stopniu, jak ruszamy. Ja nie wiem do końca, jak mam to określić, bo to nie jest tak jak w DSG, gdzie macie tą dziurę, kiedy naciskacie, nic się nie dzieje. Ja tu nie umiem złapać takiej reguły, bo on czasami ruszy mi bardzo szybko, czasami trochę wolniej, czasami ma jakieś zawahanie, czasami nie ma. Nie wiem, od czego to zależy, za krótko ten samochód mam, ale gdybym ja miał podsumować, to mam takie jedno wrażenie. Zawsze jak jadę tym samochodem i zacznę cisnąć, jeździć szybko, ruszać zero-jedynkowo i tak dalej, to mam wrażenie, że tu gdzieś pojawia się duszek tego samochodu i robi do mnie tak. To nie jest samochód do wariowania, do szybkiej jazdy, nie wiem, test łosia i szybka jazda po zakrętach. To nie są kategorie, w których DS7 czuje się najlepiej. Ten samochód nie jest po to. A po co jest ten samochód? Jak będziecie widzieć DS7 na ulicy, to miejcie napisane taką wielką czcionką słowo komfort. I może to troszkę dziwnie zabrzmi ode mnie, bo ja bardzo często mówię Wam, że ja lubię samochody ze sztywnym zawieszeniem. Nie lubię, gdy jest przesadnie miękko, ale ten samochód jest do tego stworzony. I też nie zrozumcie mnie, że tu jest miękko, będziecie się bujać, falować, jak to może tak stereotypowo myślimy sobie o francuskich samochodach. Nie. Ten samochód, szczególnie jak wrzucimy sobie tryb komfort, bo mamy ich tutaj kilka, mamy 4WD, mamy sport, mamy hybrydę, mamy komfort i mamy elektryk. Elektryk oczywiście dostępny jest wtedy, kiedy naładowana jest bateria, ale ja tak naprawdę 99% czasu jeżdżę w trybie komfort. To co ciekawe, ten samochód posiada taką opcję, chociaż nie, to nie jest opcja, to jest element wyposażenia, bo on jest dostępny w każdym DS7,
gdzie kamera w trybie komfort sczytuje sobie informacje, które są potrzebne z drogi, czyli jakieś dziury, jakieś kolejne i tak dalej, i dostosowuje zawieszenie do tego, co będzie za chwilę się działo na drodze. I to naprawdę działa fantastycznie. To nie jest zawieszenie hydropneumatyczne, jak to kiedyś bywało w Citroenach, ale wrażenia myślę, że nie są dużo gorsze od tego. I ja przez to w tym samochodzie w pewnym stopniu się zakochałem. Uwielbiam jeździć DS7, mimo że ten samochód ma oczywiście swoje wady, ale komfort, jaki osiągacie tutaj jeżdżąc na co dzień tym modelem, to jest coś wow. Ale dobra, przejdźmy sobie do wad tego samochodu, bo musicie o nich wiedzieć, jeśli byście byli takim modelem zainteresowani. Po pierwsze, ten samochód wygląda przepięknie, wygląda dość futurystycznie, ale wiąże się to z utratą ergonomii. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które są po prostu inne. Zacznę chociażby od otwierania szyb. Tu nic nie ma. Jak otworzyć szybę? Każdy szuka otwarcia tu. Szyby otwieramy w tym miejscu. Czy tutaj dla kierowcy, czy dla pasażera z tej strony i tak dalej. To jest coś innego, ale to jest coś bardzo innego. Myślę, że to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia, ale zobaczcie, światło awaryjne gdzieś w tym miejscu, na samym końcu. Nie jest to też taka oczywistość. Pierdoły, ale z tego się korzysta na co dzień. Głośniej, ciszej robimy tutaj za pomocą przycisków, ale żeby zmienić stację czy utwór, to już jest pokrętło po prawej stronie. Trochę bez sensu, bo ja uważam, że na przykład muzyka powinna być z jednej strony, z lewej czy z prawej, ale z jednej, a nie z dwóch. Kolejna rzecz, zobaczcie, chcecie sobie nacisnąć jakiś przycisk za kierownicą, które mamy tutaj ukryte. Ja nic nie widzę. Nie wiem, co miałbym nacisnąć, tak naprawdę muszę się bardzo, bardzo, bardzo wychylić i dopiero gdzieś zobaczę, jakie przyciski są tam ukryte. Tak naprawdę z pozycji kierowcy nie widać nic. To samo zobaczcie, łopatki na przykład do zmiany biegów. Ruszając kierownicą, one nie są przy kierownicy, tylko są na stałe w jednym miejscu tutaj. Czyli na przykład skręcam tak kierownicą, czy powiedzmy mocniej, bieg już będzie ciężko troszkę zmienić, trzymając ją. Więc kolejna taka rzecz. Uruchamianie. Wygląda to pięknie. Trzeba oczywiście, i do tego można się bez problemu przyzwyczaić, trzeba przytrzymać dosyć długo przycisk. Wyjeżdża sobie pięknie zegarek, zobaczcie, jak to wygląda. To jest coś, co robi robotę i robi wrażenie na każdym, kto wsiada do tego samochodu. No ale też przycisk, dziwne trochę miejsce, każdy szuka tu albo tu. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że to jest złe, bo ktoś, kto jeździ takim samochodem, przyzwyczai się do tego, będzie to dla niego normalne. Coś na zasadzie biegów czy wycieraczek w Mercedesach. Ale jest to inne, trzeba o tym wiedzieć i myślę, że to jest troszkę nieergonomiczne. Tak przynajmniej uważam. No i rzecz, w którą ja nie chcę uwierzyć, mam nadzieję, że wyprowadzicie mnie z błędu i powiecie mi, że po prostu tego nie znalazłem, bo jestem ślepy albo jakieś inne tam epitety, ale jak w tym samochodzie włącza się auto hold? Ja cały czas nie wierzę, że tak fantastyczny samochód tego nie ma. Stoję na światłach i cały czas ten hamulec muszę trzymać. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale cały czas będę twierdził, że on na pewno jest, tylko ja go nie znalazłem. Pomóżcie mi w tym. Tak samo nie ma na przykład head-upa, nie znalazłem go też w wyposażeniu, które można domówić. Może znowu jestem ślepy, ale może tego head-upa po prostu zamówić się nie da. No ale teraz ciekawostka. Moim zdaniem ten pewien brak ergonomii plus ta zwłoka podczas ruszania plus head-up plus auto-hold to jest w zasadzie koniec mojego narzekania. Ja w tym samochodzie więcej wad, które przeszkadzałyby mi podczas codziennej jazdy, nie znalazłem. Znalazłem natomiast coś, co od dzisiaj będzie dla mnie fantastyczną alternatywą dla części aut premium. Może nie do końca pod kątem jakości tego samochodu, chociaż myślę, że on nie ma się czego wstydzić w porównaniu do wielu rywali uznanych za premium. I myślę, że osoby, które chcą kupić na przykład swój pierwszy samochód premium, to zdecydowanie skierują się do świętej niemieckiej trójcy. Ale jeśli tej trójcy nie chcecie, to zakładam, że rozważacie Volvo, Lexusa, samochody tego typu. Pewnie nawet nie pomyśleliście o DS7. Pewnie sam bym o nim nie pomyślał, chociaż widziałem je na ulicy często i zawsze mi się podobały, ale nigdy nie pomyślałbym, że to jest samochód, który może w takim moim wewnętrznym rankingu stanowić prawdziwą konkurencję. I to był błąd, bo z ręką na sercu mam świadomość wad tego auta, ale coś, czego nie da się jakby konkretnie sprecyzować, ale taka radość z tego, że wiem, że ten samochód stoi gdzieś pod blokiem i ja za chwilkę w niego wsiądę, że znowu będę jechał, czy pojadę gdzieś dalej. To są takie rzeczy ciężkie do sprecyzowania, ale dla mnie ten samochód ma w sobie tak ogromny ładunek takich pozytywnych wrażeń, których dostarcza, że naprawdę miałbym ogromny zgryz, gdybym miał dziś kupić na przykład Volvo, które też bardzo lubię, ale mam też wiedzę w postaci tego, co daje taki DS7.
bo on w takich kategoriach praktycznych też nigdzie nie odstaje. Zobaczcie, siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu. Zobaczcie, ile ja mam miejsca na nogi. To jest kolejna kategoria, czy kolejny efekt wow. Tego miejsca jest mega dużo. Nad głową jest troszkę gorzej, tyle że pamiętajcie, że mam tutaj panoramiczny dach, no ale też w ten dach nie uderzam. Kolejna rzecz, bagażnik. 555 litrów do rolety lub 628, jeśli byśmy tej rolety się pozbyli. To są również wartości świetne. Wyciszenie tego samochodu, rewelacja. Wpływa na to też to, że tak jak mówiłem, mimo że DS7 pokazuje mi, że jazda na prądzie, czy zasięg na prądzie to 0 km, to ta bateria nigdy do zera się nie rozładowuje. Ona tak naprawdę przy ruszaniu, czy przy jeździe w korku działa i samochód porusza się wtedy w trybie elektrycznym. Na co to wpływa? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, na to, że jest bardzo cicho. Po drugie, że jest bardzo płynnie, czyli trochę przeciwność tego, co dzieje się wtedy, gdy ten gaz wciskacie do dechy. Ten samochód w takiej normalnej jeździe, jak nie będziecie cisnąć, ja muszę to podkreślić, bo nie powiedziałem tego wcześniej, jeździ bardzo, bardzo płynnie i to jest jego kolejna ogromna zaleta, bo to wpływa oczywiście na komfort jazdy. I to też musicie wiedzieć, jeśli jesteście DS-em zainteresowani. Mi się często zdarza jeździć Mercedesem. Ten samochód pod względem komfortu zupełnie od oczywiście rywali na swoim poziomie, ale nie odbiega, a może nawet je przewyższa. Oddzielna kategoria w tym samochodzie to światła i to, co one wyczyniają po jego otwarciu. Ciężko to nagrać, ale szczególnie w nocy robi to niesamowite wrażenie. Zresztą sami zobaczcie. DS7 ma ciekawe, ale na pewno dość specyficzne zegary, być może wymagające chwili przyzwyczajenia. No i jest jeszcze kwestia spalania. Tak jak powiedziałem, możemy oczywiście jeździć na samym prądzie. W trybie hybrydowym, gdy miałem jeszcze baterię naładowaną, ten samochód palił mi jakieś 4 czy 5 litrów. A po pełnym rozładowaniu baterii moje spalanie wahało się przeważnie od 9 do 11 litrów, co jak na możliwości i rozmiar tego auta, przypomnę, poniżej 6 sekund do setki, uważam za wynik całkiem w porządku. No ale dobra, każdy się w tej chwili zastanawia, jak bardzo mnie na ten samochód nie stać, czyli ile to kosztuje. Ceny podstawowej wersji z napędem na jedną oś 225 koni startują z poziomu 225 900 zł. Wersja z napędem na 4 koła i już 300 konna, czyli taka, jaką w tej chwili jadę, to 243 900 zł. Oczywiście od tej ceny startujemy. Wersja Rivoli, czyli dokładnie taka, jaką jadę, to koszt 268 900 zł. A jeśli chcecie wyższą wersję, czy podrzucacie sobie tutaj jakieś pakiety, to spokojnie dojdziecie do poziomu 300 000 zł. Czy to jest dużo? Pewnie, że to jest dużo. Czy to jest dużo w porównaniu do rywali? Nie do końca. Tyle, że musicie sobie przestawić w głowie, czyli jeśli nie musicie tam z przodu na masce, czy tu przed sobą, przed swoimi oczami mieć znaczka BMW, Audi albo Mercedes, a może nawet Volvo czy Lexus, i jesteście w stanie zdecydować się na takiego DS-a, to myślę, że będziecie tym samochodem zachwyceni, a przynajmniej jestem nim zachwycony ja. Jadę go w tej chwili oddać i ja już wiem, że za nim tęsknię, że będę za nim tęsknił, że nie będę mógł doczekać się kolejnego testu DS-a, a to jest dla mnie pewien wyznacznik tego, czy samochód był po prostu praktyczny, miał dużo zalet i tak dalej, pojeździłem nim i cześć, czy ten samochód miał w sobie coś więcej. DS7 zdecydowanie ma w sobie coś więcej. Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo pewnie będą też kolejne DS-y, a ja się na dzisiaj żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!